Co teraz? Najpierw zrobię siusiu. Przynajmniej na chwilę usiądę. Jakie zimne! Trzeba rozgrzać deskę. Mam do tego specjalny gadżet i jeszcze jedną przydatną rzecz. Teraz będzie mi wygodniej. Świetna sprawa. No już, śmiało. Co za ługa. Hej, nie ma papieru? Nic nie szkodzi. Dzięki temu będzie higieniczniej. Wystarczy nalać wody. Teraz pozostało tylko jedno. Trzeba ściskać tę pompkę. Wszystko działa jak należy. Pora wypróbować. Całkiem przyjemne. Gotowe. Tyle wystarczy. Co za paskudny brud. Powinnam wyszorować sedes. Ta szczotka ma dozownik żelu. Wezmę się do roboty. Brud nie ma żadnych szans. Gotowe. Na koniec spuszczę wodę. Żegnajcie nieczystości. Nie będę tęsknić. Czy ja czuję ciasto? Wow, wiedziałam, wygląda świetnie. Łapcie przy sobie. Nie, nie ruszysz tortu aż do urodzin. Musisz poczekać. Oj, mamo. Bez dyskusji, wstawiam je do lodówki. Tam będzie bezpieczne. Jestem śpiąca. Idę spać. Ale się wyspałam. Pora zjeść trochę tortu. Co za czekoladowa... kałuża? Co tu się stało? Istny koszmar. Tak długo na nie czekałam. A teraz nawet go nie zjem. Co się z nim stało? Lodówka była odłączona. Nic dziwnego, że się rozpuścił. Najgorsze urodziny ever. Dziś jest wyjątkowy dzień. Wszystkiego najlepszego. Abyś... O, rety. Co się stało z tortem? Nic nie rozumiem. Tak mi przykro, kochanie. Urodziny szlak trafił. Nie martw się, mamusia coś wymyśli. Zaraz, już wiem. To rozwiąże nasze problemy. Zaufaj mi. Co to takiego? Patrz uważnie. Wezmę małego flaminga, włożę do plastikowego jajka i pokryję drugą połówką. Teraz włożę do foremki i zamknę. Teraz włożę to do korpusu. Co się dzieje? Potrzebujemy czekolady. Roztopię ją suszarką do włosów. Tak wystarczy. Wcisnę do strzykawki. Ty to możesz zrobić, Cheryl. Wow, jakie ważne zadanie. Wstrzyknij czekoladę do foremki. O tak? Świetnie ci idzie. Wypełnia się czekoladą. Gotowe, mamo. A teraz kręcimy. Rozprowadzimy równo czekoladę. W głowie mi się kręci od patrzenia. Chyba możemy już wyjąć. Teraz wkładamy do zamrażarki. Czekolada musi stwardnieć. No to czekamy. Ale nie za długo. Nie mogę się doczekać. Chyba gotowe. Proszę bardzo. Wyjmij je z foremki. Wow, patrz mamo. Czekoladowe jajo. Wow, niesamowite. Położę je z pozostałymi. Wszystkiego najlepszego, córeczko. Dzięki, mamo. Nawet fajne te moje urodziny. Spróbujmy po jajku. Czekałam, kiedy to powiesz. Moją dietę szlak trafił. To będzie super obrazek. Masz tu małą przekąskę, skarbie. Zdrowe i smaczne. O, co to jest? Chcę cukierki. Och, no cóż. Zobaczę, co da się zrobić. A, coś tu jest. Ale dam jej tylko jeden. Proszę, Sunny, ale dostaniesz tylko jednego, dobrze? Dzięki, tato. Ale najpierw winogrona. Niech będzie. Grzeczna dziewczynka? Ta, jasne. Nie ma mowy. Ja chcę coś znacznie lepszego. Pyszne czekoladki. Tata się nigdy nie dowie. Zjem jeszcze tylko kilka. Są takie smaczne. O nie, zjadłam wszystkie. Tata się wścieknie. Muszę coś wymyślić.
Już wiem, co zrobię. No dobra, nie lubię cię, winogrono, ale musisz mi pomóc. Wyjmij czekoladkę z papierka i zamień ją na kulkę winogrona. Teraz zawiń papierek z powrotem i zwiąż oba jego końce. Zrób tak z pozostałymi, aż zapełnisz całą miskę. Nikt się nie zorientuje. Włożę teraz miskę na swoje miejsce. O nie, tata wrócił. Tylko spokojnie. A co tutaj się dzieje? Wow, zjadłaś wszystkie winogrona? Bardzo dobrze. Mówiłem, że są pyszne. Zaczekaj chwilkę. Sunny zasłużyła na jeszcze trochę łakoci. Dam jej jeszcze jeden cukierek. Ponieważ zjadłaś ładnie owoce, dostaniesz jeszcze jedną czekoladkę. Ojej, dzięki. Wiesz co, chyba też jedną spróbuję. O nie, tylko nie to. Ech, w sumie nie przepadam za słodyczami. Uff, i co ja teraz z tym zrobię? Uch. Wow, jakie to ciekawe. Widzisz, pędzel to przedłużenie duszy artysty. To prawdziwy zdrój twojej ekspresji i twórczości. Zacznę już. Tu będzie dobrze. O tak, coś wspaniałego. Patrz, jak farba tańczy po płótnie. Chłoni energię twórczą. I gotowe. Proszę. Trochę nie chlujnie, bo się spieszyłem. To jakieś żarty? Jest świetne. Dobrze, ja też spróbuję. Najpierw zielona farba. Co ty robisz? Tworzę sztukę. Wygląda całkiem smacznie. Spróbuję, ale niedużo. Nie! Nigdy nie jedz farb. Wiem, jak to się kończy. Puść wodze wyobraźni. Nie zastanawiaj się, bo stracisz wenę. A? Zamyśliłam się. Namaluję coś. Wygląda tak pysznie. Serio? Nie jedz farby. O, wymyśliłam coś. Czekaj, wyczyszczę ci palec. Nie ruszaj się. Czy ty naplułeś na szalik? To obrzydliwe. Pójdę zrealizować swój pomysł. Zaleję formę do lodów wodą. A teraz barwnik spożywczy. Wystarczy parę kropel. Potem to pomieszam. Jakie żywe kolory. Każdy dołek wypełnię innym kolorem. I włożę po patyczku po lodach. Doskonale. Teraz wstawię do lodówki. Ale nie na długo. Rzućmy okiem. Ach, istne arcydzieło. Proszę bardzo. Lody? Nie rozumiem, ale nie narzekam. Możesz je zjeść. Wierz mi, są przepyszne. Albo możesz nimi malować. Wszystko może być sztuką. To jest... czadowe! Wiedziałam, że jestem artystką. Mogę malować i jeść jednocześnie. O, jakie to fajne. Przepyszne. Jesteś genialny. Wiem. Teraz maluj. Nie ruszaj się, skarbie. Mogę już iść pograć. Gotowe? No leć. Kochany chłopiec. Zaraz, Chris zapomniał swojej czapeczki. O, już wróciłeś? Hej, mamo. Ale się zmęczyłem. Co się stało? Jak ty wyglądasz? Grałem w piłę. Zdobyłem gola, a teraz strasznie chce mi się pić. Daj picie, mamo. Najpierw kąpiel. Nie możesz tak wyglądać. O-o. Niedobrze. Proszę, mamo, wszystko tylko nie to. Wchodź do środka. Nie wyjdziesz stąd, dopóki nie będziesz czysty. Już, do wanny. Skoro muszę... kąpiel... ble... nie znoszę się kąpać. Wolę ten basen z piłeczkami. Na bombę! Taką kąpiel to ja rozumiem. Co ty wyprawiasz? Jest wspaniała. Chris, wskakuj do wanny. Przecież już się myję. Zobacz. Dość tego. Chwila. Chyba już wiem, co zrobię. Nasypię sody oczyszczonej do miseczki. Teraz wycisnę nieco barwnika spożywczego. Tyle wystarczy.
Następnie dodam nieco oliwy z oliwek i wszystko porządnie wymieszam. Składniki muszą być dobrze połączone. Prawie gotowe. Póki co wygląda dobrze. Przełożę teraz masę do plastikowej foremki i dobrze docisnę, żeby wypełniła kształt kuli. Dodam też inne kolory, aż cała foremka będzie zapełniona. Trzeba dobrze wszystko docisnąć, aby otrzymać odpowiedni kształt. Druga połówka też już gotowa. Teraz złączę je razem. Kiedy już się skleją, mogę ściągnąć z nich formę. Mam teraz kolorową kulę do kąpieli. Chris! Ja nic nie zrobiłem! Wow! A co to? Pokaż! Najpierw wskakuj do wanny. Ale sam nie wiem. Dobra, ale tylko dlatego, że mnie zmuszasz. Proszę, zobacz jakie ma kolory. Wow, ale się pieni. To jest jak najpiękniejsza tęcza. Ale super. Wiedziałam, że to zadziała. Jutro też będę mógł się wykąpać? Teraz już lubię kąpiel. Jest! Na lotniskach zawsze chce mi się pić. Strasznie na nich sucho. Od razu lepiej. O nie, mój brzuch! Nie. Muszę natychmiast do łazienki, z drogi! Łazienka. Nie, czemu wszystkie zamknięte? Błagam, to nagły przypadek. Błagam. Tak, wreszcie się otworzyły. Mało brakowało. Chyba sobie żartujecie. Co za beznadziejne lotnisko. Moja walizka jest tutaj. Zaraz coś wymyślę. A może... Tak, świetnie. Dobrze, to tylko część rozwiązania. Hej, worek na śmieci też się przyda. Nałożę go na siedzenie, o tak. Idealnie, jestem genialna. W końcu miejsce na dwójeczkę. Od razu lepiej. Co ona tam robi? Przepraszam, pani to weźmie, przyda się. Co? Deska klozetowa? Pora do łazienki. Jezu, jak ciężko. Skarbie, to już lekka przesada. Dobrze, możesz tu poczekać, jak tatuś będzie ćwiczył. A, muszę popracować nad ściskiem. Tak, podtrzymaj mi popyt, tato. 7, 8. Kochanie, przysiady są już ciężkie bez dodatkowego balastu. Tak, ale super, dalej. Jeszcze, tato, jeszcze. Ale wycisk. Już wystarczy. Skarbie, bardzo urozmaiciłaś mi trening. Zaraz. Mam pomysł. O, teraz możesz być moim plecakiem. Tak, jestem plecaczkiem, ale ekstra. Cała miska żelków tylko dla mnie. Nie mogę się doczekać. Tata wrócił. Gotowa na pokaz magii? O, przedstawienie! Będziesz zachwycona! Zrób coś z nimi. Za dotknięciem magicznej różdżki i pod czarodziejskim kapeluszem. Wow! Żelki znikają w jednej chwili. Nie ma! Wow, a teraz sprowadź je z powrotem. To będzie nieco trudniejsze. Wracajcie! Tato, przecież to kupa! Ja chcę moje żelki! Mówiłem, że to jest trudniejsze. Hokus pokus, żelki na stół! Tato, daj już spokój! Przepraszam, skarbie, chyba coś się popsuło. Żelkowe robale, natychmiast mi tu wracać! Przepraszam, skarbie! Ja chcę moje żelki! Nie popisałem się! Ale wiem, jak to naprawić! Wszystko będzie dobrze, obiecuję. Weź butelkę ulubionego napoju gazowanego. Będziesz też potrzebować łyżki żelatyny. Dodaj ją do napoju i dobrze potrząśnij butelką, by wszystko się wymieszało. Teraz włóż słomki do szklanki i nalej do niej swój napój. Słomki powinny napełnić się płynem.
odłóż je na bok do zastygnięcia. Teraz będziesz potrzebować pustej miski i magicznej różdżki. Jeśli akurat nie masz pod ręką różdżki, przetnij słomki i wyłóż żelki do miski. Patrz, co mam! I co myślisz? Czy to żelki? Pachną zupełnie jak żelki. Spróbuję. Pycha! Całe szczęście! Jeżeli długo i szczęśliwie. Koniec. No dobrze, pora spać. Nie chcę! Co? Chris? Nie chcę kołdry! Och, skarbie, spokojnie. Może zamknę okno? Nie, gorąco mi! Okej, gaszę światło. Słodkich snów! O, otwarte okno! Jak miło! Kolacja! Ha, spadaj stąd! Próbuję spać! A więc to tak! Zaraz się policzymy! Pychota! Zaraz się porządnie najem! Aż mi burczy w brzuchu! Zapowiada się uczta! Przepyszne! I cała dieta na nic! Ha? O nie! A masz! Ha! Trafiony! To było poniżej pasa! Sam tego chciałeś! Chłopaki! Co jest, stary? To ten? Brać go! Co do? O nie! Nie! Spędzi mnie, mamo! Nie mogę przestać się drapać! Pomóż! Niech pomyślę. Już wiem. Wystarczy ta łyżka. To powinno pomóc. Muszę ją spłukać wodą, ale koniecznie ciepłą. Łyżka musi być gorąca. To powinno ukoić spędzenie. Oby! Proszę, kochanie. Od razu lepiej! Jaka ulga! Dzięki, mamo! Nie ma za co. Wow! Ale ekstra! Wyglądam czadowo! Tatuaże są jednak świetne. Ale pyszna herbata. O, coś ty ze sobą zrobiła! O, cześć, mamo! Jak ci się podoba? Nie wierzę, że to zrobiłaś! Mamo! Hej, obudź się! Co się stało? Co się stało? Spójrz na siebie! Wyglądasz jak czyjś brudnopis! To jest okropne! Ale mnie teraz rozgniewałaś? Dość! Pójdziesz ze mną! No już! Mamo, puść! Kto ci to zrobił? No mów! Ale wstyd! Dobra, to była ona! Kto? Ona? No i super! Zaraz się z nią rozmówię! Idziemy! Ale mamo! Siadaj. No? Co tam? Czy to twoja robota? Och, ale o co chodzi? Spójrz na moją córeczkę. To twoja sprawka. Oszpeciłaś ją. Mnie się podoba. Ona tak zawsze? W dodatku to jakieś gryzmoły. I co zamierzasz z tym zrobić? Aż mnie głowa rozbolała. Cii, wystarczy. To nic takiego, tylko naklejki, widzi pani? Proszę. Co? Naklejki? Nie rozumiem. Czyli że one nie są prawdziwe? Ojej, czuję się paskudnie. Najmocniej przepraszam. Pewnie pani myśli, że jestem szurnięta. No tak, ale spoko. To nie pierwszy raz, kiedy mi się to przytrafia. A ty czemu nic nie powiedziałaś? Próbowałam, ale nie chciałaś słuchać. Czy to już wszystko? Wciąż musimy się ich jakoś pozbyć. Żaden problem. Wystarczy taśma klejąca. Serio? Jak to? Trzeba nakleić kawałek na skórę, docisnąć i powoli oderwać. Tatuaż zejdzie razem z taśmą. Prościzna. To już wszystkie. Uff, co za ulga. Och, a tak mi się podobały. Niczego mi nie wolno. Idziemy do domu. Rany, dobrze, że to nie moja mama. Zaraz. Nie może być. Kto by się spodziewał? Ale dziwna akcja.
To najwspanialsze urodziny, jakie miałam. A teraz prezent ode mnie. Wszystkiego najlepszego. O, wow, dla mnie? Jak miło. Spodoba ci się. Jest okropne. W dziesiątkę, ale cię przestraszyłem. Dlaczego to zrobiłeś? Hej, wracaj. Zabierz to ode mnie. Ale to twój prezent. Zostaw mnie. Jest taki milusi, zobacz. Odczep się, nie znoszę pająków. Nawet nie podchodź. Ten balon podsunął mi pewną myśl. Patrz to. Co ty wyprawiasz? Niezłe, co? Dawaj resztę. Moje balony! Psujesz mi urodziny! Tato! Ups, chyba pora stąd zmykać. On jest wstrętny! Kochanie, wszystko w porządku? Co się stało? Powiedz tatusiowi. Chris przebił moje balony. Już wiem. Trzymaj. Nie, tatusiu, ja chcę balony. Tak, to było głupie. A co powiesz na to? Nie chcę tego. I co teraz? Chyba mam pomysł. To powinno zadziałać. Wytnijcie małą dziurkę w balonie, a następnie włóżcie do niego drugi balon. Teraz przytknijcie lejek i wsypcie do środka brokat lub konfetti. Gwiazdeczki. Pozostało już tylko napełnić balon wodą. Dobrze, że mamy ten lejek. Kiedy to zrobicie, zawiążcie wokół szyjki kokardkę. I można ściskać. Skarbie, tatuś coś dla ciebie ma. Co to jest? Jakie super! Uwielbiam to, tatku! Dzięki! Proszę, moja kochana! Super, to pan na ratunek! A teraz, gdzie jest Chris? Ja też taki chcę! Ale nudy! Ja chcę się pobawić! Tato, nie zasypiaj! Nudzi mi się! A! Już wiem, co zrobię! Gumowy kurczak! Cholipka, skarbie, ale mnie wystraszyłaś! Patrz, jaki mam wielki motylkowy popyt! Pobaw się ze mną! Nie teraz, kochanie! Kiedy indziej mi to pokażesz, to trzeba na spokojnie! La 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 la! Mam grzechotki i zaśpiewam ci piosenkę! Córciu, jaka ty hałaśliwa jesteś dzisiaj! Ech, nic na niego nie działa! Patrz, córcia, mam tu coś, czym będziesz mogła się zająć! Jej! Malowanie! Jak dorosnę, to będę artystką! Kowbojką artystką! Hej, datku, dzięki za farbki! Nareszcie chwila ciszy! To będzie super słoneczko! Och, och! Wow! Nawet nie potrzebuję kartki! Nie ruszaj się, tatku! Co tu się dzieje? O, nie, 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 nie! Ua! Cały dom zabazgrany! O, rany! Och, to był tylko sen! Cześć, tatku! Całe szczęście! Miałbym przechlapane! Zaraz, co ona robi? Nie! Nie ma mowy! Tak się tu nie bawimy! Proszę, teraz będziesz mogła malować. Zobacz, córcia, twoja własna pracownia. Dobrze, usiądź tu i nie ruszaj się przez moment. Tatuś owinie tylko nogi stołu folią. Jeszcze chwilka, ostatnie okrążenie. Już, teraz wszystko gotowe. Miłej zabawy, a tatuś poogląda sobie mecz. Jej, namaluję kwiatki i słoneczko. Wow, tylko poprzeczka, a było tak blisko. Teraz ci pokażę, kaczucho. Och, o rany, Julek, ale mnie przestraszyłaś. Ashley, pora umyć ząbki. No tak, to chyba ten wiek, kiedy jest się na nie. Zobacz, co tu mam. Wygląda smakowicie, co? Ha! Nie, ohyda, nie chcę. Ashley, proszę natychmiast umyć zęby. No cóż, nie pozostawiasz mi wyboru. Idziemy do dentysty. Witaj, Ashley. Otwórz ładnie buzię. Nie! O, wyglądam świetnie. Moim fanom powinno się spodobać. O, rany. Chris, patrz na to. O! Witajcie, kochani.
Ijo! Ponczuś, uhu! Ja też będę miała tyle wyświetleń. Muszę tylko wymyślić jakiś... Już wiem! Potrzebuję rekwizytów. To będzie genialne. A gdzie moje okulary? O, tutaj, mamusiu. Dziękuję, skarbie. Och, a co im się stało? Nie mogę mieć takich brudnych. No i nici z bycia influencerką. Chociaż chwila. Chyba mam pomysł. Jeśli wasze okulary nie są w najlepszym stanie, oto co możecie zrobić. Pomalujcie brzegi szkiełek lakierem do paznokci. Postarajcie się, by było równo po obu stronach. W taki sposób. Teraz cieniutkim pędzelkiem domalujcie drobne szczegóły białą farbą. Te małe kreseczki to będzie nasza posypka. Domalujcie jeszcze trochę niebieskich i żółtych i okulary pączki gotowe. To rozumiem. Chris, skarbie, będziesz moim kamerzystą? O tak! Tylko dobrze uchwyć kadr. Wow, mamo, zobacz ile lajków. Ale super! No nie! To nie fair! Pamiętaj, żeby słuchać się nauczycieli. I trzymaj swoje rzeczy w plecaku. O, jeszcze jedno, kochanie. Twój nowy piórnik. W środku masz małą przekąskę. Kocham cię. Miłego dnia w szkole. O, jakiś uczeń. Zaraz, co ty tam trzymasz? Znasz zasady. Żadnego jedzenia i picia. W tej chwili mi to oddaj. A teraz zmykaj. Ta pani na mnie nakrzyczała i zabrała mój batonik. Zabrała go, tak? No to zobaczymy. Nie przejmuj się, skarbie. Mama się wszystkim zajmie. Co by tu poradzić? Zaczniemy od stopienia tych czekoladek. Teraz napełnimy nimi strzykawkę. Potrzebna też będzie słomka. Wystarczy ją nafaszerować płynną czekoladą. I wstrząsamy dla dobrego wypełnienia. Kiedy czekolada zaschnie, wyjmujemy. I wsuwamy w pusty papierek po kredce olejnej. Skarbie, nie płacz. Już załatwione. Ale to tylko moje kredki. Czyżby? Bo mi się wydaje, że to czekoladki. Wow, najlepsza mama pod słońcem. No dobrze, trzymaj swój piórnik i leć do klasy. O, znowu ty. Zobaczmy, co tam masz. Niech na się przyjrze. Cóż, tylko kredki. W porządku, możesz wejść do klasy. No już. O, mój kochany skarbek. Zapraszam, proszę. Postawi walizkę na wadze. Świetnie, tak jest. Chwileczkę. Proszę ją zabrać. Jest za ciężka. Tak jest. Kto następny? No nie wierzę, że muszę wrócić na koniec kolejki. O, ale ma wielki brzuch. To mi nasuwa pewien pomysł. Chyba wpadłam na coś genialnego. Sprawdźmy, czy mamy w walizce coś, co się przyda. Dobra, worek. Włożę do środka swoją bluzę. Doskonale. Założę go, ale z przodu. Tada! Wyglądam na ciężarną. Mogę już zamknąć walizkę. Muszę się upewnić, że jest dokładnie zapięta. Dobrze, czas na przedstawienie. Następne. Nie blokujcie kolejki. O, ciężarna idzie. Musimy ją przepuścić. Dzień dobry. Pomogę pani z bagażem. Zobaczmy. Chyba jest w porządku. O, dziękuję bardzo. Chwileczkę. Czy ja już pani nie widziałem? O, moje plecy. Nie powinnam tak długo stać. Hej, proszę zostawić tę kobietę w spokoju. Przepraszam, racja. Dobrze, następny. Proszę położyć bagaż. No dobrze, proszę. O, zabawmy się. Pora na zmianę wizerunku, Sofia. Spokojna głowa, wiem, co robię. Będziesz zachwycona. Pięknie wyglądasz.
Sofia, obudź się! Co? O co chodzi? A! Moje włosy! Coś ty zrobiła? Nie podoba ci się? Co wy tu robicie? O! Widzisz, co mi zrobiła? Nie przejmuj się, odrosną! Posłuchaj, Cheryl, tak nie wolno! Bardzo nieładnie, zasmuciłaś siostrę! O, już wiem! Mam coś w sam raz! Pobaw się tym! O, dzięki! Proszę bardzo, Wnusiu! Pobawię się tym! A ja się trochę zdrzemnę! Wow, jakie to fajne! Wezmę na chwilę ludzika. Włożę ciastolinę. Wszystko gotowe. Teraz nacisnę dźwignię. O, rosną mu włosy. Niesamowite. Jaki on śmieszny. Wow, świetne. Teraz go ostrzygę. Do twarzy mu. Ten kosmyk też skrócę. Może lepiej go ogolę. Od razu lepiej. I co, łyso panu? Coś mi przyszło do głowy. Wezmę prawdziwe nożyce. Leż spokojnie, babciu. Nie! Uwielbiam udane zakupy. W przeciwieństwie do mojego konta bankowego. Było tyle promocji. Aż szkoda byłoby nie skorzystać. O, cześć, skarbie. Czy to są moje prezenty urodzinowe? Twoje co? Och, nie. Ale nie zapomniałam o nich. Przysięgam. Musi tu być coś, co mogę jej dać w prezencie. Nie wierzę, że tak zawaliłam sprawę. Nie dam jej przecież moich butów. Och, wow, co tam jest? Nie, nie. To jest dla mamusi. Czyli zapomniałaś? Nie, ja tylko... Poczekaj chwilkę. Chyba mam pomysł. Biorę się do roboty. Wystarczy odrobina pomysłowości. Wezmę przykrywkę pudełka i narysuję na niej oczka. O tak. Teraz je pokoloruję. Wygląda w porządku. Dorysuję nos i buzię. Następnie wytnę otwór w ustach. Sami będzie zachwycona. Jest mi tak przykro. Zobacz, co mam. Jakiś stary karton po butach? Dzięki! Patrz! Wysypię tutaj te cukierki, a ty spróbuj je wszystkie złapać do tej dziury. Och, to taka gra, tak? Patrz, udało mi się, mamo! To całkiem fajne! Mam już wszystkie! A ja mam cudowną parę butów. Och, jeszcze ten szal. Wspaniała pogoda! Tutaj będzie dobre miejsce. Rozłożę nam kocyk. Wow! Spójrz tylko, jak pięknie. Od razu idę do wody. No, jeszcze tylko parę rzeczy i będzie można legnąć. Kwa, kwa, maluszku. Jasmine? Jasmine? Ha? Ani mi się waż wchodzić do wody. Nie! No to lecę. Nie, stój! Ani kroku dalej. Pomocy! Ratunku! Supermanie! Spidermanie! Nie pozwolę na to! A, już wiem! Jasmine, weź to! O, teraz mogę iść się kąpać! Zaraz! Nie! Moje kółko! Batmanie, ratuj! To chyba nie jest najlepszy pomysł! Och, dobrze, że zabraliśmy makaron! Hej, Jasmine, a co, jeśli... To na nic! Niech mi ktoś pomoże! Nie, to też nie. Jasmine, skarbie, wracaj tu. Ale będzie ekstra. Zatrzymaj się, natychmiast. No już. Zawsze musisz mi popsuć zabawę. Ja się po prostu o ciebie martwię. No nie smuć się, kochana. Zostaw mnie. Chyba się obraziła. Chwila, mam pewien pomysł. Zaraz wszystko naprawię. Dobrze, że mam tu tę łopatkę. Muszę wykopać nią dziurę. Ale charówka. Teraz wyłożę ją tą plastikową płachtą. A na wierzch naleję wody. Czeka mnie trochę pracy. No, tyle chyba wystarczy. No mały, próba generalna. Masz tu kumpli do zabawy?
Jasmine, zobacz! To twój prywatny basen! Prywatny basen? Wow! Ale super! Dzięki, tato! Jest ekstra! Ale fajnie! No to idę się poopalać! Och, nie mogłem się doczekać! Odrobina czasu dla siebie! Świetne te filmiki! Wow, co za ruchy! Zawsze chciałem zostać mistrzem karate! Moje dłonie to potężna broń! Auć! Bolało! Chyba jednak nie zostanę ninją. To chyba jakiś kryzys. Cześć, tato, jak się masz? Łap! Sorry, młoda, nie mogę. O, tato, musi boleć, prawda? Zaraz, już wiem! Może porysujesz mi po gipsie? Będzie mi miło. Chętnie, nawet wiem, co narysować. Najpierw kółeczko. Potem brwi i oczy. Będziesz zachwycony, tato. Jeszcze język. Teraz kolory. Oczy będą błękitne. Jeszcze chwila. Co ty na to? Świetne, bardzo ładnie. Ma się ten talent. Moja krew. Eł, to okropnie boli. Pijcie, pijcie. Musicie być dobrze nawodniony. Proszę, to dla ciebie. W sensie dla nas. Będzie super. Wow, ale czad. Roczna podróż po świecie. Będzie wspaniale. Zaraz, powiedziałaś roczna? No, tak. Pokaż to. Nie mogę wyjechać na cały rok. To niewykonalne. Co z moimi roślinkami? Żartujesz sobie? Nigdy was nie opuszczę. On kocha te swoje badyle bardziej niż mnie. Uhu! Dobra nutka! Uch, naprawdę musiałeś brać je ze sobą? Auć! Na co ja w ogóle liczę? Spójrz na te posągi! Zrobię fotkę! Potrzymaj! Wow! Niewiarygodne! Zobacz tam! Nic nie widzę przez te krzaki! Uch! Chris, czy moglibyśmy choć tutaj spędzić czas w romantyczny sposób? Romantyzm to stare dzieje! Oto państwa desery. Nawet nie mogę postawić talerza na stole. To jakiś absurd! Nie ma mowy. Chyba w takim razie nici z naszej wycieczki. Chyba że... Potrzebna mi będzie pusta butelka plastikowa. Zrobię dziurkę w nakrętce i zakręcę nią butelkę. Przyda się też patyczek higieniczny. Odetnę jeden z końców i wetknę go przez otwór w nakrętce. To jeszcze nie koniec. Muszę przyłożyć patyczek szaszłykowy do butelki i owinąć ją taśmą klejącą. O to właśnie chodziło. Jesteś taka piękna! Co to? Czy to będzie podlewać moje roślinki? Genialne! Możemy teraz jechać na wakacje? Taksówka już czeka. Chwileczkę! W drogę! Różowy czy niebieski? Jednak różowy. Dobry wybór. Przepyszne jedzonko. O nie! Uff, mam jeszcze chwilę. Lepiej wszystko przygotuję. Wygląda cudownie. To będzie idealna randka. O nie! Sio! Wredne liście! To się mogło naprawdę źle skończyć. Zmiataj stąd! O! Mój oddech! Uch! Przydałaby się miętówka. Albo spięć. Jasmine, jesteś już. Hej, Chris! Witaj, usiądź. Ale gorąco. Tak, niezły upał. Brzoskwinkę? A może truskaweczkę? Spokojnie, dzięki. Cieszę się, że udało nam się spotkać. Miło będzie spędzić wspólnie ten czas. Pobyć ze sobą, wiesz. No i miałeś świetny pomysł z tym piknikiem. Pomyślałem, że będzie całkiem romantycznie. O, czekolada, moja ulubiona. Mogę trochę? Ach tak, czekolada, proszę. Pozwól. Jesteś taki kochany. Wiem. Chris? Hej!
Przepraszam, już otwieram. Rozpuściła się, niedobrze. Wszystko wyjaśnię, to nie moja wina. Z nami koniec. Jasmine, nie, to przez słońce. Nie przejmuj się, mam tu małe widełki. Mogę nabić na nie truskawkę i zamoczyć ją w czekoladzie. Wygląda apetycznie. Proszę, spróbuj sam. O! Wspaniałe. Zupełnie jak ty. Popyt, moje ulubione popyt. Ty i to popyt, no naprawdę. Skarbie, musisz umyć zęby. Dalej, to twoja szczoteczka i pasta. Nie, nie znoszę myć zębów. Musisz, wkładaj to do buzi. Lepiej rób co każę, to bardzo ważne. Nie, nienawidzę myć zębów. Nie zmusisz mnie, chcę tylko popyt. Czasami jesteś niemożliwy. Nie zmuszę cię. No dobra, dość tego. Zabieram to. Wypełnię popyt pastą do zębów. Odrobina w każdą szczelinę. I gotowe. Teraz trochę proszku do pieczenia. Posypię odrobinę na całej powierzchni. Okej, do dzieła. Przestań płakać, skarbie. Oddaję ci popyt. Jest, super. Pop. Mam nadzieję, że zadziała. O, coś mi wleciało do buzi. Mamo, co to jest? Pasta. A teraz wyszczotkujemy ci kielochy. Nie. To nie fair. Nabrałaś mnie. Nudy. Ciekawe, jakbym wyglądała z takim wąsem. Hej, Cheryl. O, hej. Mam nadzieję, że tego nie widział. Dobrze, że znalazłem miejsce obok ciebie. Tylko po to warto przyjść na lekcję. O, dzięki. To miłe. Może miałabyś ochotę gdzieś ze mną wyskoczyć? Do kina czy coś? Chętnie. Super, to jesteśmy umówieni. Znaczy, będzie fajnie się spotkać. Czekaj, dam ci swój numer. Proszę. O rany, nie wierzę. Muszę się uspokoić. Chciałam powiedzieć dzięki. To zadzwoń, nie? Wow, faktycznie warto było przyjść na lekcję. Jest taki uroczy. O-o, co się tam dzieje? Dość tego. Co pani robi? Dawaj to. Ale to mi jest potrzebne. I co ja teraz zrobię? O, już wiem. Zaraz wracam. Gdzie on jest? Cheryl, wszystko w porządku? Ach, jesteś. No więc nie uwierzysz, ale... Musisz dać mi jeszcze raz swój numer. Okej. Okay. A co się stało z tamtą karteczką? Nauczycielka chyba była zazdrosna. No tak. Rozumiem, trzymaj. Dzięki, kochany jesteś. Pa, Chris. Nie mogę tylko tego zgubić. Wciąż w to nie wierzę. Chris umówił się ze mną na randkę. Zaraz, a gdzie ten numer? Przed chwilą tu był. Nie! Musiałam go upuścić. To się nie dzieje, naprawdę. Ach, ja to mam pecha. Muszę go znaleźć. Gdzie on się podział? Musi gdzieś tu leżeć. To jakiś koszmar. O, proszę. Wow. Co ty robisz? Nie uwierzysz? Ta kartka z twoim numerem. Niech zgadnę. Wypadła mi z kieszeni. Dasz mi go raz jeszcze? Nie mam już żadnych kartek. Zabierz mi go na dłoni. Przynajmniej już nie zgubisz. Łaskocze. Okej, gotowe. Dzięki, zgadamy się później. Pewnie. Ciastko. Nareszcie w domu. No i wciąż mam numer Chrisa. Ale się cieszę. Lepiej się nieco odświeżę. Stworzymy idealny związek, a nasze dzieci będą takie śliczne. Trochę wybiegam myślami w przyszłość. Jeszcze się nawet nie pobraliśmy. Nie mogę się doczekać tej randki. To jak najwspanialszy sen. O, zniknął. Nie! Czemu wszechświat się na mnie uwziął? To takie niesprawiedliwe. Co się stało, skarbie? Zgubiłam numer do Chrisa. Teraz już nigdy się z nim nie umówię. Zaraz, kto to jest Chris?
Coś wymyślę. O, już wiem. Chyba mam pewien pomysł. Zaraz wracam. O, kim pani jest? Proszę mnie nie krzywdzić. Obeszłam wszystkie domy w okolicy. Zapisz swój numer na tej bransoletce. Ha? Słucham? No dalej, dalej. Nie przejmuj się, to nie dla mnie. Zaraz, czy pani jest mamą Cheryl? Bo to by wiele wyjaśniało. Jeśli go tu napiszę, zostawi mnie pani w spokoju. Oczywiście. Dobrze, oto on. Czy to wystarczy? Nie dziwię się swojej córce, że wpadłeś jej w oko. Dzięki. Co to w ogóle było? Nie może być! To numer Chrisa! Jak go zdobyłaś? Dla ciebie wszystko, skarbie. Jesteś cudowna, mamuś. Dziękuję. Nie ma sprawy, córeczko. I żyli długo i szczęśliwie. Słodkich snów, synku. Jaki kochany. Muszę być cicho. Co to za hałas? Mamo? Halo? Po co mi nóż? Jestem w niebie. Więcej. O-o. Mogę to wytłumaczyć. Mamo, znów to samo? Przyda ci się to. Odkręćcie butelkę od dozownika. Napełnijcie ją Nutellą. Tyle wystarczy. Zamontujcie butelkę na dozowniku. Mamo, ślinisz się. Odwróćcie dozownik i połóżcie kromkę chleba. Teraz naciśnijcie. Oto przekąska bez bałaganu. Leci samoloci. Nie wygłupiaj się. Sorki, mamo. Co za pyszności. Myślę, że jesteś uzależniona, mamo. Co za piękny widok. Wiem. I to cudowne, świeże powietrze. Co? To ma być świeże? Co za smród. Skąd dochodzi ten fetor? Nie ode mnie. Może to moje stopy albo buty. Sprawdzę. Nie. Dobrze, że mam spinacz. Zatkam nim nos. A teraz otworzę plecak. O matko. Coś tu strasznie śmierdzi. O, to moje stare śniadanie. Cheryl, musimy... Nie! Zabił ją smród zepsutego jedzenia. Zaraz, to tylko film. Kto mi zabroni go trochę przewinąć? Tu będzie dobrze. Włączam z powrotem. Czeka nas wspaniały piknik. Nie mogę się doczekać jedzenia. Stój! Musimy coś zrobić, żeby się nie zepsuło. Wiem, co mówię. Dobrze, skoro tak. Wleję trochę wody z kranu do tego bidonu. Ale napełnię go tylko do połowy. Idealnie. Teraz położę na boku i zamknę w zamrażarce. O, czyli musimy teraz poczekać. Po co? Zaufaj mi. Dobrze, tyle wystarczy. Teraz otworzę zamrażarkę i zobaczę, jak wyszło. Woda w bidonie zmieniła się w lód. O. Teraz włożymy do plecaka, żeby chłodziło jedzenie. Dzięki temu będzie świeże. Zaufaj mi. Nieźle. Teraz jesteśmy gotowe na piknik. Zajrzyj do plecaka. Dobrze, wyjmę nasze drugie śniadanie. Oto butelka. Lód jeszcze się nie rozpuścił. Świetnie. A teraz sprawdźmy, czy jedzenie dalej świeże. Otwieramy pojemnik i próba zapachu. Zaraz, co to jest za smród? Fu, to ja. Mam na to rozwiązanie. Żaden smród nie zepsuje naszego pikniku. Wow, Essie, naprawdę o wszystkim pomyślałaś. Tak, ale tylko dzięki podróżom w czasie. Zaraz, moje zmysły coś sygnalizują. Pozwól, że otworzę. Co się dzieje? To Chris. Tak się cieszę, że się spotkaliśmy. Kazałam mu trochę posprzątać. Och, wiadomość od Mandy. Ach, pozmywam później. O, Mandy. Ale to jest nudne. Mam lepsze zajęcie. A to mi się przyda. On nigdy się nie nauczy. Już ja mu pokażę. Usiądź, proszę. Jak miło.
Ładnie dziś wyglądasz. Znaczy, zawsze ładnie wyglądasz i podoba mi się i w ogóle lubię cię. Ale żenada. Dajmy mu nauczkę. Jest taki słodki. Ach, byłbym zapomniał. Mam coś dla ciebie. Zerwałem je specjalnie dla ciebie. Co? O, łodygi kwiatków. Dziękuję. Tego się nie spodziewałeś, co? A to jeszcze nie koniec. Jak to mogło się stać? Liczy się gest, nie przejmuj się. Przyniosłam babeczki. Nie rozumiem. Mam pewien pomysł. O, mam. Sama piekłam. Zobacz, jak ładnie pachną. Chyba przydałoby się je nieco doprawić. To powinno pomóc. Nana! O, wyglądają świetnie. Mogę? Oczywiście. Mam nadzieję, że ci zasmakują. Pycha! Ale czy to pieprz? Całkiem sporo pieprzu. Coś nie tak? Nie, nic. Są przepyszne, ale muszę się napić. Nic nie rozumiem. Ojej, nieudana randka. Jaka szkoda. Och, ale ulga. To co teraz? Niedobrze, muszę coś wymyślić. Trzeba było się umówić z Kevinem. No więc, chciałem ci powiedzieć, że cieszę się, że tu jesteś. Ja też się cieszę. Trochę tu gorąco. Za bardzo się stresujesz. Chodź tutaj. O rany, Mandy chce mnie pocałować. Nie tak prędko. Chris, nawet się nie waż. Ohyda. O nie. Mandy, przepraszam. Chcesz chustkę? Zmywam się stąd. Mandy, zaczekaj, proszę. To była łatwizna. Apsik. Sunny, co robisz, skarbie? Już prawie skończyłam. Co skończyłaś? Sunny, słyszysz, co mówię? Och, cześć, mamo! Och, co ci się stało? Wyglądasz, jakbyś uciekła z cyrku. Chodź, trzeba to natychmiast zmyć. Chwytaj za mydło i szoruj buzię. Muszę? Podoba mi się mój makijaż. No dobrze, niech będzie. Ale nadal uważam, że to nie fair. Widzisz? Myję. Ups! Ajdź! Wow! Złapałam! Widziałaś to, mamo? O! Wracaj, mydełko! Co to? Gdzie ono poleciało? Ups! No trudno! To pa! Nie tak szybko. Pomyślmy. Już wiem. Użyję tego. Zdejmę wieczko i wypełnię butelkę mydłem w płynie. Tyle wystarczy. Teraz mogę zakręcić z powrotem i jest już gotowe do użycia. Sama spróbuj, Sunny. Naprawdę? Wow! No dobra. Jej! Dinozaur dał mi trochę mydła, ale fajnie. Grzeczna dziewczynka, zmyj ten okropny makijaż, tylko porządnie. Od razu lepiej. Taka ładna dziewczynka nie musi się malować. Co to? O, to jakiś ludzki skarb. Jakie ładne. Ups, och, gdzie to się podziało? Dobre to. Mógłbym zjeść całą miskę na raz. Ja też coś mam. Wyszło idealnie. Wygląda pycha. Co to? Nie! Daj mi to! A gdzie moje pyszne ciastko? Nie możesz jeść tego piasku. Zaczekaj, masz to. O, dzięki, tato. Było blisko. A co ja tu mam? Chyba na coś wpadłem. Tada! Witajcie w mojej kuchni. Mam tutaj blender i całe mnóstwo krakersów. Zaczynajmy! Wkładam ciastka do blendera i włączamy to maleństwo. Tylko popatrzcie. Cóż za zapach. Teraz wszystko wysypujemy na talerz. No i pięknie. Dziękuję za uwagę. Mua. Hej, Sunny, mam coś dla ciebie. Co to? Proszę bardzo.
Wygląda jak piasek. I można to jeść. Dobre. Powinnam pójść spać, ale nie mogę się oderwać od tej gry. No dalej, już prawie. Padam z nóg. Lepiej się położę. Już? Ile ja spałam? Jeszcze 5 minutek. Hej, kochanie, czas wstawać. Muszę... No dalej, pora iść. Ale jestem taka śpiąca. Szkoda, że nie mogę wrócić do łóżka. Co by tu zrobić? Pilunia. Mogę użyć tego keczupu. Posmaruję się nim pod nosem. Tyle wystarczy. I akurat tata wraca. Patrzcie na to. Auć, mój nos! Ja to zrobiłem? O, przepraszam. Ale boli. To był wypadek. Czekaj. Złapał haczyk. Proszę, to powinno zatamować krew. Twój staruszek jednak nie jest taki głupi, co? Zjadłabym coś innego na śniadanie. Dzień dobry, skarbie. Nie baw się jedzeniem, tylko wcinaj. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. I nie zostało ci za wiele czasu. No już, nie chcesz chyba się spóźnić. Tak, tak, co ona tam niesie? Jest zimno, musisz założyć czapkę. Mamo, umiem się sama ubrać. Nie zapomnij szalika. Mamo, nie jestem dzieckiem. To upokarzające. Proszę, twoja torba, kochanie. No chodź, zawieziemy cię do szkoły. Czemu ona traktuje mnie jak dziecko? Aha, mam pewien pomysł. Użyję żelatyny, żeby się wymigać od szkoły. Zobaczmy, wsypię to do płatków. Tyle wystarczy. Jeszcze tylko wymieszam. Muszę się sprężać. Wygląda okropnie. Już prawie gotowe. Ale super. Ups, muszę bardziej uważać. Mama wraca. A teraz udajemy chorą. Kochanie, wszystko okej? O nie, biedactwo. Musisz się położyć. Chyba masz rację, mamo. Chodź. Poszło jak z płatka. Zobacz, mamo, będę piekła. Zapowiada się pysznie. Co? Ta, piecz sobie. Muszę zebrać składniki i sprzęt. To chyba wszystko. Zaraz. Mamo, co mam teraz zrobić? Chyba musisz wszystko wymieszać. Tak robią w telewizji. No dobra, to proste. Czyli mieszamy. Hej, całkiem fajnie. Dodam jeszcze mleka. I mąki. Chyba zaraz kichnę. To tylko smarki, nikt przez to nie umrze. Naprawdę piekę ciasto. Raczej robisz bałagan. A teraz ubijamy. Wygląda pycha. Mamo, czy tak jest dobrze? Świetnie. I bądź ciszej, mamusia czyta. Dzięki. Chyba gotowe. Wkładamy do piekarnika. Moje pierwsze ciasto. Mam nadzieję, że wyjdzie. Ale super. Chyba zostanę kucharką. Zaraz wracam. Co tak okropnie cuchnie? Jakby coś się paliło? Co tam się dzieje? Chyba widzę. A! To bolało. Jasmine! Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie. Miej wszystko pod ręką. Możemy zaczynać. Najpierw jajka. Nabij delikatnie jajko widelcem. Nie chcemy żadnych skorupek. Mogę ja? Oczywiście, kochanie. Delikatnie. Oto widelec. Wow, ale fajne. Wspaniale, skarbie. Dodajmy mleka. Wlej do miski. Tak o. Zuch, dziewczyna.
A teraz reszta składników. Uwielbiam piec. Wsypujemy. Ups, ale nabrudziłam. To nic, zdarza się. Okej. Wii! Dobrze, a teraz wszystko wymieszaj. Ale super! Patrz, mamo! Wlejmy ciasto do foremek. Powolutku. Wygląda pycha. Musimy je jeszcze upiec. Zrób to, mamusiu. Wii! Trzeba nastawić czas. A to nasuwa mi pewną myśl. Kocham cię, córeczko. To serduszko, mamusiu. Jak cudownie. Nasze babeczki są gotowe. Jej! Pachną znakomicie. Smacznego, kochana. Jej, słodycze! Muszę je jakoś ukryć. Ciii. Na razie czysto. Już nie mogę się doczekać. Udało się? Dotarłam do łóżka. I co my tu mamy? Jej, ale pycha! Od czego by to zacząć? Od batona. Ach, o nie, muszę je gdzieś ukryć. Ashley, córeczko, bajka na dobranoc. Ashley, śpisz już? Tu jesteś, kochana księżniczka tatusia. A jak księżniczka pełną gębą? Pewnego razu żyła sobie w lesie ogrzyca. Lepiej udam, że zasypiam, to sobie pójdzie. A co to jest do stu piorunów, Ashley? Czy ty chowasz tam słodycze? Znasz zasady. Przepraszam, tatku, to się nie powtórzy, przysięgam. Chwila, nie masz tam aby tego więcej? Wygląda na to, że to wszystko. Dobrze, wierzę ci. Mała ogrzyca powoli robiła się senna. Ziewnęła i położyła się do łóżka. Och, zupełnie jak moja księżniczka. No dobrze, śpij sobie, aniołku, słodkich snów. He, poszedł już? No nareszcie, teraz sobie pojem. Ciii, nikomu nie mówcie. Schowałam je w moim tajnym miejscu. Jej, uwielbiam je. To są moje ulubione. Ach, o nie, znowu? Szybko, kryj się. Chyba słyszałem jakieś hałasy. Śpi, widocznie mi się przesłyszało. Uf, blisko było. Smacznego. Prawie gotowe. Przyjęcie musi być idealne. To już chyba wszystko. Ups, prawie zapomniałam o czapeczkach. Nie mogę się doczekać. Ojej, to dla mnie? Niespodzianka! Podoba ci się? Jest cudowne! Mua, mua, mua. Mam tu coś dla ciebie, tylko nie podglądaj. Nie będę, obiecuję. Ciekawe, co to takiego. Możesz otworzyć oczy. Tadam! Dla mnie? Ach, mamo, nie musiałaś. Okej, chcę otworzyć. Oby ci się spodobało. Kolejne pudełko? No ale zobaczmy. Jeszcze mniejsze pudełko. Ile ich tam jest? Nie jest zbyt duże. Nawet nie podejrzewa. Otwórz je. Dobra. Samochód? Mamo? Na serio? Wow! To najlepszy dzień w moim życiu. Muszę to wrzucić na Insta. To będzie prawdziwy hit. No już, wystarczy. Dobrze, masz urodziny, więc pomyśl życzenie. Brawo, trzymaj oczy zamknięte. Świeczka? Nie będzie ci już potrzebna. A oto twój tort. Ach, mogłam się tego spodziewać. Waniliowy. No już, nie mazgaj się. Patrz, to twój prezent. Wszystkiego najlepszego. Naprawdę to dla mnie? Wow, zawsze jest ten pierwszy raz. Dzięki, chyba. Czadowe, co? Będzie ci pasować. Czarnego nigdy za dużo. Ach, liczą się dobre chęci. Kolejne do kolekcji. Potrzebuję nowych ubrań. I to się nazywa kanapka. Idealna, z moim ulubionym ostrym sosem. No to smacznego.
Ha? O nie! Ashley tu idzie! Lepiej to schowam. Tato, jestem głodna. Chcę coś dobrego. Och, jasne. Nie ma sprawy. Zobaczmy. Proszę, pyszna, gorąca owsianka. Ble! Nie chcę tego! Oblecha! Daj mi momencik, zaraz wracam. Wow! A co my tu mamy? Kanapka! Wygląda pysznie. O tak, takie żarcie to rozumiem. Och, co ty robisz? Nawet się nie waż! To moja kanapka, ty dostaniesz zaraz owoc. Nie! Chcę kanapkę! Chyba da się coś z tym zrobić. Tniemy owoce na plasterki. Zaczniemy od jabłka na spodzie. Teraz trochę kiwi, a potem pomarańcza i truskawki. Na sam koniec banan i znowu jabłko. Spójrz, jaką kanapkę ci zrobiłem. Pokaż. No, dawaj ją tu. To najlepsza kanapka na świecie. Cieszę się. A teraz tatuś zje wreszcie swoją. Mindy, włóż to do szafy, proszę. Jasna sprawa. Zrobione. Jesteś kochana. Nie ma sprawy. Co ty robisz? Przecież dopiero co to upracowałam. Nie mówiłaś, że muszę je złożyć. No już dobrze. Nic nie szkodzi. Możesz to proszę złożyć? Pewnie, ale musisz mi pokazać jak. Rób tak jak ja. Złóż koszulkę w pół. Jasne. A następnie rękawy złóż w trójkącik. Łatwizna. I na koniec złóż jeszcze raz w pół. O tak? Nie. Poddaję się. Musi być jakiś prostszy sposób. Zaraz. Chyba już wiem. Muszę tylko opróżnić ten karton. Och, ty też stąd idziesz. Zacznijmy od nowa. Z tym kartonem? Patrz uważnie. Potrzebny będzie sporych rozmiarów kawałek tektury. Wytniemy go w taki oto sposób. Koszulkę kładziemy na środku i zamykamy te boczne klapki. Następnie tę część z dołu. Idealnie złożona koszulka. Wow! To łatwizna! Mogę spróbować? To jest świetne, mamo! I takie proste! Zobacz! Świetna robota! Wiedziałam, że to zadziała! A psik! Uch! O nie! Czyżby mój kochany chłopczyk się przeziębił? Mamusia da lekarstwo! Co? Nie! Nie będę tego pił! Ojej! I jak go teraz przekonać? No tak, kola! To powinno go zachęcić! Muszę tylko ją odpowiednio przygotować. Wytnę małe drzwiczki. I włożę butelkę syropu do środka. Gotowe. Nawet się nie zorientuję. Jeszcze tylko słomka. Skarbie, przyniosłam ci coś dobrego. Napij się. Jej! Moja ulubiona! Dzięki, mamo! Bum! A masz! Ten poziom jest całkiem trudny. Muszę się skoncentrować. Jasmine, śniadanko gotowe. Jestem zajęta. Nieładnie tak się odzywać do ojca. To nie fair. Idziemy jeść. Już prawie miałam ukończony ten poziom. Zaczekaj tu grzecznie. Ach, pachnie niesamowicie. Pyszna paćka z owsianki. Moja ulubiona. Według własnego przepisu. Nikt jej się nie oprze. Jasmine, gdzie ona poszła? To karygodne. Co to ma znaczyć, młoda damo? Nie możesz cały dzień grać na konsoli! Wow! Pewnie, że mogę! Gry są ekstra! Widzę, widzę. Mogę spróbować? Dobra, a teraz marsz do kuchni! Poszukałeś mnie? Siedź i nie ruszaj się! Ale ja nie znoszę owsianki! Chcę grać w moje gry! Szamaj paćkę, znaczy się owsiankę i nie próbuj żadnych sztuczek ani trików. W sensie, nie próbuj uciekać. Gdzie ta szafka? Aha! No nie! Co ja robię źle? Przecież to same delicje. No, ale co poradzić? A, zaklinowałem się. Chwila. Znowu to samo? Tym razem mi się nie wymkniesz. Już ja się o to zatroszczę. Co robisz?
Zostałam uwięziona? Co to ma znaczyć? Jedz owsiankę! Och, ta dzisiejsza młodzież! Pora na kawkę! I co, dobre, nie? O, już jest rano? Ale jestem zmęczona. Zostałabym w łóżku. Ale lepiej już wstanę. Zaraz. Dzisiaj mam sprawdzian? Nawet się nie uczyłam. Co ja teraz zrobię? Myśl... Nie, to nie ma sensu. Jak zwykle nie zdam. Lepiej się z tym pogodzę. Zaraz, chyba mam pomysł. To może zadziałać. O nie, ale jestem chora. Czy oni nie potrafią po sobie sprzątnąć? To nie brzmi zbyt dobrze. Czuję się fatalnie. Gabi, wszystko gra? Otwórz drzwi. Wymiotujesz? Jest okej, mamo. Słyszę, że nie jest. Otwórz, kochanie. Moje biedactwo. Co ja wczoraj zjadłam? I komu potrzebna nauka, gdy jest się geniuszem? Bez nerwów. Mamusia wie, co robić. Mam numer do lekarza. He? Lekarza? Nie, już dobrze. Czuję się lepiej. Halo, pan doktor? Jest pan potrzebny. O, dziękuję. Co ona robi? Muszę działać. Niedobrze. Mamo, nic mi nie jest, przysięgam. Zdrowiej, kochana. Potrzebujesz profesjonalnej opieki. Dobry trening. Muszę się nawodnić. A to co? Ale fajne. Jaki zadowolony. Brokuły jeszcze bardziej poprawią mu humor. Cześć, Chris. Chcesz trochę warzywek zamiast frytek? Serio? Pycha. Nie, dzięki, nie ma mowy. W porządku. Dobra, wracamy do gry. Chociaż mały kęsik. Nie jestem królikiem. Będzie więcej dla mnie. Jest! Rekord! Mamo! Pyszne i chrupiące. Czyli tak jak frytki. Nie wiesz, co tracisz. Marchewki nie odmówi. Wszyscy je uwielbiają. Chwila, mam nawet lepszy pomysł. Niespodzianka! Chyba naprawdę zwariowałaś. Mam zamiar zjeść te frytki. Daj mi spokój. Musi być jakiś sposób. Wiem! Potrzebuję tylko jednej rzeczy. Opakowania po frytkach. Te frytki z marchewki są znacznie zdrowsze. A teraz zamiana. Muszę być cicho. I już. Nawet się nie zorientował. Te frytki smakują jakoś dziwnie. A co tam? Wiedziałam, że zadziała. Należy mi się nagroda. Całkiem dobra. Mamo, nie mam czasu. Ale kurtkę musisz wziąć. Mamo, nie jestem dzieckiem. Ale nie chcesz się chyba przeziębić? A poza tym ślicznie w tym wyglądasz? Mamo, przestań. Robisz mi wstyd. No zakładaj tę kurtkę. Od razu lepiej. Cieplutka, prawda? No i wyglądasz tak modnie. Żartujesz sobie chyba. No, leć już. Nie będę tego nosić! Nie zmusisz mnie! A co ci się w niej nie podoba? Ja lubię te! Widzisz? Pasuje mi do stylówki! Pa! To chociaż szalik weź! Ta dziewczyna nigdy mnie nie słucha! Jeszcze zobaczymy, kto miał rację! Ha, jest zimniej niż myślałam! I jak wieje! Ale co tam? Dobrze wyglądam! Wszyscy obecni? To zaczynamy! Nie czuję się najlepiej. Cheryl, jesteś chora? Marsz do domu. Chyba ma pani rację. Spakuję się i pójdę. Jeszcze mi zarazków brakuje w klasie. Może mama miała rację? Fałszywy alarm. Włożę tylko podręczniki do szafki i wracam. Będę musiała to później umyć. Ale nie dzisiaj. Tak się cieszę, że się widzimy. Wyglądasz świetnie. Jesteś kochany. Naprawdę. Bo wiesz, Cheryl, ja cię bardzo lubię. Rany, zaraz ją pocałuję. Ble, ohyda! Jak romantycznie. Chyba zwymiotuję. Nie zbliżaj się. Weź to. Chris? Co się stało? O nie, nie wierzę. Co za dzień?
Dobrze, że już w domu. Od razu kładę się do łóżka. Czemu to musiało mi się przytrafić? Cześć, mamo. Już jesteś. Okropnie się czuję. Zjedz coś, poprawi ci się. Tak myślisz? Oby tak było. Ojej, niezły glut. Chyba straciłam apetyt. Przepraszam, mamo. A mówiłam, żebyś założyła kurtkę. Przecież już przeprosiłam. No dobrze, już dobrze. Trzeba ci jakoś pomóc. To powinno zadziałać. O nie, żadnych zastrzyków. Uspokój się. Nie o zastrzyk tu chodzi. Zaufaj mi. Dodam soli do gorącej wody. Tyle wystarczy. Teraz napełnię strzykawkę. No, zaraz poczujesz się lepiej. Nie ruszaj się. Wstrzyknę ci to do nosa. To przepłuczę ci nozdrza z tego paskudztwa. Wow, niesamowite! Mogę normalnie oddychać. Dzięki, mamo! A ty dokąd? Nie potrzebuję już tej kurtki. Chris, Chris, już mi minął katar. Nie do wiary. I na co ja się tak staram? Pyszny i zdrowy lunch. Wszystko, czego potrzebuje nastolatka. Spakuję jej torbę. O, jeszcze książki. Jest ich trochę. Jennifer! Hej, mamo! Apsik! Czy ty kichnęłaś? Dobrze się czujesz? Nic mi nie jest, mamo. Lepiej się upewnić, otwórz szeroko buzię. Nie, mamo! Nie przekonuje mnie to. Ach, no tak, już wszystko wiem. Pora na mamę pielęgniarkę. To ci zaraz wyleczy katarek. Mamo, łaskoczysz mnie. Nie możemy zapomnieć o czapeczce. Auć! Mamo, co ty robisz? Zmykaj do szkoły. Dzięki. Kompletnie się nie wyspałam, ale pora wstawać. O nie, jestem spóźniona. Mamo! Gitara, ziomek. Mamo, jestem spóźniona, wstawaj! Mamusia trochę wczoraj zabalowała. Jak ja wróciłam do domu? Ale impra była dobra. Głodna jestem. Co tak pachnie? Super, tego mi trzeba. Mamo, nie mam nic na lunch, zobacz. I co mam niby zrobić? Ale to moje śniadanie. Dobra, wiesz. To wszystko? Zawsze jest jakieś ale. Okej, dawaj to. Zadowolona? Nie. To żaden posiłek, tylko jakieś resztki. Co jej znowu nie pasuje? Poszła. Mogę dalej spać. Biała sukienka? Kto by to nosił? Ta gra jest super. Muszę ją wreszcie przejść. O, tak. Chris, czy możesz? Co to za bałagan? Tak, wiem. Chris, co te brudne ciuchy robią na podłodze? Ale jestem wściekła. Tak lepiej. Okej. Super. Pora coś z tym zrobić. I to szybko. Okej, chyba mam pewien plan. Zacznijmy od tej szafy. Jeszcze troszkę. Dobry początek. Co następne? Czy to pająk? Tego już za wiele. No dobrze, trzeba się tym zająć. Wiecznie coś. Ty się zmniejszasz, czy ja się oddalam? Zresztą nieważne. Siema! Pora na ciebie. Nie, dzięki. Zabieraj swoje rzeczy. Bez gadania. No dobra, narka. Papa. Tak więc przyroda poskromiona. Pora wziąć się za resztę. Teraz powinno pójść szybciej. Do roboty. Jak można narobić tyle bałaganu? To już mi nie będzie potrzebne. Ale to nie koniec sprzątania. Pomocna dłoń? Fajnie. Wciąż jest tu mnóstwo roboty. Jeszcze za kanapą.
już chyba wszystko. Od razu lepiej. O czymś zapomniałam? A co to za plamy na koszulce? Nie mam czasu na pranie. Hej, super! Prawie pobiłem swój rekord! Przestań! Nie! Mój telefon! O nie! Zrób coś! Moja bohaterko! No, dawaj! Okej. Przykleił się. Nie żartuj sobie! Mówię serio! Ach! Patrz, co narobiłaś! Ups! Ale ty jesteś wredna! Sorki, muszę lecieć! Lubię piec ciasta! Mogłabyś pomóc siostrze? Załóż ten fartuch. Muszę? Będzie fajnie! Ta, pewnie. No dobra. Ugnieć ciasto w ten sposób. A, rozumiem! Dobrze, teraz będziesz potrzebowała wałka. Przynajmniej się odstresuję. O, to mi się podoba! O tak? To łatwizna! Coś tu jest chyba nie tak? O, Luna, chyba mamy problem! Ja tego nie zamierzam jeść. Zrób coś! Już dobrze, zaraz coś poradzimy. A ty się skup na tym, co robisz. To niechcący! Włosy wciąż wpadają mi do ciasta. To faktycznie jest problem. Są bardzo długie. To jak? Poradzisz coś? No cóż. Jest pewien sposób. Szybko i bezboleśnie. Nie ma mowy! W takim razie potrzebujemy planu B. Nie ruszaj się. No dobrze, już dobrze. Zaczekaj. Musi być jakiś inny sposób. Nie, to nic nie znajdę. O, to jest to, czego szukałam. Gotowa na nową fryzurę? A, świetny pomysł! Włożę włosy do tej maszynki. Wow! Trzeba tylko przewlec cały kosmyk. A teraz włączamy i robimy warkoczyki. Ojej, to jest wspaniałe! Dalej, dalej! Podoba mi się to! Wygląda ekstra i włosy nie będą już ci wpadać do ciasta. Dokończmy teraz nasze wałkowanie. Tylko staraj się to zrobić porządnie. O-o! Luna? Musisz mi znowu pomóc? Właśnie dlatego nigdy nie piekę. Muszelkowa impra na plaży. Genialny kawałek. Hej, patrzcie tam, szybko. Cały dzień czekałem na tego loda. Tak dobry, jak sobie wyobrażałem. Musimy coś z tym zrobić, prawda? Do dzieła. Przepraszam, pardonsik, przechodzimy. Patrzcie, lodówka, otwórzmy ją. Co? W środku nic nie ma. Kupiłem tylko dla siebie. No cześć, co tam? Hej, to arbuz. Na bank coś z niego zrobię. Dobrze. Najpierw odkroję plasterek arbuza. Gotowe. Teraz usunę skórę. Nikt nie będzie jej jadł. A teraz długim nożem pokroję ten kawałek na mniejsze. Proszę bardzo. Pokroiłam go w paski, a teraz w kostkę. Wszystkie kawałki mają być ładne i eleganckie. Idealnie. Właśnie tak. Tak pokrojone kawałki wrzucam do blendera. Wszystkie w środku. Tyle wystarczy. Dodam do niego trochę jogurtu. Poleję nim kawałki pokrojonego owocu. To będzie coś słodkiego, więc dosypię trochę cukru. Idealnie. Teraz blender pójdzie w ruch. Zaczynamy. Wystarczy ręczny blender. Wszystko ładnie zblendujemy. Doskonale. Ten etap za nami. Miałam głowę na karku. Zostawiłam skórkę arbuza. Teraz wetknę w nią patyczek od loda. Dobrze. Dodam jeszcze kilka. Z każdej strony. Całość zaleję zblendowaną wcześniej mieszanką. Co za kolor. Powinno wystarczyć do wypełnienia skórki. Ziarenka dodadzą lodom uroku. Spójrzcie, jak ładnie się układają. Świetnie. O to mi chodziło. A teraz do zamrażarki. I czekamy. Chyba gotowe. Wyjmę i sprawdzę. Pokroję na kawałki. Gotowe do zjedzenia. Czyż te lody nie są urocze? Bardzo apetyczne. I smaczne. Co za orzeźwienie. Ore ty, co to jest? W nogi!
Co za strachajła z nich, no nie mogę. W dodatku zostawiły swoje lody. O, przekąska pierwsza klasa. Bardzo smaczne. Jakie ładne bańki! Wow! Zgłodniałem od tego czytania. Pora wrzucić coś na ząb. Uhu! Zobaczmy, co tu mamy. Jogurt! Hej, Jennifer, patrz, co tatuś ma! O, pycha! Masz, córcia? Wygląda pysznie. Nie! Jesteś cały w jogurcie! Mój piękny wąs, cały upaćkany! Zostało trochę jogurtu? Tatuś zaraz coś wymyśli. Niech tylko się wytrę. Zaraz! Mam lepszy pomysł! Czy ktoś tu zamawiał pyszny jogurcik? Otwórz buźkę. Wystarczy lekko nacisnąć i gotowe. Pyszotka! Nie ma za to, skarbie. No nie! Nie wierzę w to, co widzę! No co? Ja się tak pakuję. Wielkie rzeczy. Niech ci będzie. Ja tam wolę porządeczek. Trzeba będzie to trochę upchać. Nie chcę się zamknąć. Mówiłem ci. I co teraz? Może spakuj się jak normalna osoba. Ach, prawie bym zapomniał. Zaraz wracam. No nic. Będę musiała zacząć od nowa. Wezmę inny plecak. Muszę tylko dobrze wszystko upchać. Co? Tego plecaka już raczej nie użyję. Ach. Zaraz. A może by tak wziąć plecak Chrisa? Jest całkiem ładny. Muszę działać szybko. Wywalę jego rzeczy na zewnątrz. To wszystko, co spakował? Dobra, zacznijmy od nowa. Od razu lepiej. Na pewno biorę kapelusz. Co ty wyprawiasz? Pakuję się. Wciąż? Dobra. Pomogę ci. Połóż koszulkę na płasko. Na nią idzie ręcznik. Majtki i skarpetki po obu stronach. Teraz zwiń wszystko w rulon. Tylko upewnij się, że jest ciasno i wywróć skarpety po obu stronach. W ten sposób. Przytrzymają wszystko w jednym miejscu. No i zaoszczędzisz dzięki temu miejsce. Widzisz? W sumie to nie głupi pomysł. Ale proste! Świetnie! Brawo! Wow, ale ci to idzie! Wszystko się zmieściło! Gdybym tylko wiedziała o tym wcześniej! Dzięki! Nie ma za co! Okej, to chodźmy! Jasne! O! Mój plecak! Ha? Jasmine? Ta gra jest świetna! Śniadanie gotowe! Pyszna owsianka! Dzięki, mamo! Nie dam rady, przepraszam. Pewnie, że dasz. Uwielbiałaś to, gdy byłaś mała. Czyżby? Okej, w końcu zrobiła mi śniadanie. To chyba miło z jej strony. Ile grudek. Czy tu mają być grudki? Nie ma szans, że to zjem. Wiem, jak się wykręcić. Przyda się widelec. I sztuczny język. Włożę sztuczny język do buzi. A teraz widelec. Wow, ale realistycznie. I akcja. Raz, dwa, trzy. Co za ból! Mamo! Coś ty zrobiła? Stój, nie ruszaj się. Mamusia sprawdzi. Może nie jest tak źle. Przestań ciągnąć. Już prawie. Udało się. Mój język. Patrz, masz mój język. Mam twój... język? Mamo! Mamo, obudź się, mamo! Ojejku! Już dobrze, on jest sztuczny, widzisz? Nic nie rozumiem. Muszę dokończyć raport. Ciągnie się w nieskończoność. A, cześć, Kevin! Cześć, Cheryl, patrz, kogo tu mam. Szperała w szufladzie z ciasteczkami. Cześć, mamusiu, pójdę dokupić ciasteczek. Na razie. Co to, mamo? Wygląda ciekawie. Czuję się jak dorosła. Muszę do kogoś zadzwonić, zostań tutaj. Dobrze, mamo. Halo? Tak, proszę mi natychmiast przysłać dokumenty. Tak, teraz, mam je uwzględnić w raporcie. Jak to nie macie?
Proszę, kochanie. Nie, mówiłam do córki. Oj, chciałam się pobawić laptopem. Narysuj dla mamy coś ładnego. Nie, to też do córki. Rysowanie jest nudne. To o wiele ciekawsze. Pomogę mamusi w pracy. Proszę mi je dostarczyć w ciągu godziny. Essie, co ty tam robisz? Nie dotykaj laptopa. O co cię prosiłam, to nie zabawka. Nigdy mi na nic nie pozwalasz. Siedź tu grzecznie, rozumiesz? Nieważne, jestem wolna, pójdę dokąd chcę. Kevin przekazał dane od sprzedaży? Właśnie mam je przed oczami. Puszczaj, to moje. Cheryl, Essie zabrała mi laptopa i nie chce oddać. Ech, co za okropny dzień. Zaraz odzwonię. Essie, oddaj Kevinowi jego laptopa. Dobrze, ale to on zaczął. Proszę bardzo, i Kevin, nie bądź takim konfidentem. Co? Właśnie dostałem nagane? Później porozmawiamy. A co do ciebie, młoda damo? Przepraszam, mamusiu. Obiecuję, że będę grzeczna. Nie umiem się na ciebie gniewać. Nie zabieraj Kevinowi laptopa. Chwileczkę, chyba mam pomysł. Wezmę kawałek tektury, to chyba właściwa wielkość, przykleję na wierzchu srebrny papier. Samą tekturę złożyłam na pół. Odwrócę, żeby leżała pionowo, wydrukowałam swój ulubiony kanał na YouTube. Przykleję go na górze, a na dole będzie klawiatura. Na niej kładziemy folię bąbelkową. Teraz Essie ma laptopa. Nie oprę się, muszę dotknąć. Lepiej weź to. Wow, dzięki mamo. Może teraz trochę popracuję. To jest świetne, wyślę wiadomość do Kevina. O, jaka słodka. Tworzą zgrany zespół. Dostanę za to jakąś premię? Kevin, nie płacę ci za gadanie, gdzie moje kakao? O, no dobra. Proszę bardzo, tak jak lubisz. O, muszę się napić. Miałam stresujący dzień. Wow, Essie jest bardzo surowa. Kevin, folder ze słodyczami. Już podaję, a teraz pobiegnę po lunch. Ale dziś gorąco. Dość tego, włączam klimę, nie mam wyjścia. Dalej gorąco. Gdzie mój wachlarz? Ou, co do jasnej. Cheryl, co się stało? Wyglądasz na spaloną. O rety, proszę, siadaj sobie. Ustąpię ci. Musi cię boleć. Proszę, pomogę ci się schłodzić. Nie, si, to nie działa. Ani troszkę? Poczekaj, zaraz wrócę. Muszę znaleźć coś, co pomoże Cheryl. Worek lodu powinien być w sam raz. Lecę. Cheryl, proszę, przyniosłam ci lód. Powinien pomóc z poparzeniami. Essie, mówiłam, że nic nie pomoże. No cóż, daj mi chwilę pomyśleć. Może wcisnę Cheryl do lodówki? Nie, nie ma mowy. Cóż, ma w torbie ręcznik na plażę. Zaraz, już wiem. Ała, moje wszystko. Dobra, poleję wodą zwinięty ręcznik. Świetnie, teraz jest mokry i mogę go wrzucić do zamrażarki. Poczekam chwilę, aż nieco zamarznie. Dobrze, tyle powinno wystarczyć. Sprawdzę, czy gotowy. Tak, zamarzł, ale nie jest twardy. Idealnie. Cheryl, wróciłam. Mam coś, co ci pomoże. Muszę tylko rozwinąć ręcznik. Dobrze, proszę bardzo, owinę cię nim. O, jaki przyjemny chłód. Czujesz się lepiej, prawda? Od razu mi lepiej. Dzięki, jesteś super. To dobrze, zrobiłam też dla siebie. Dalej mi gorąco. Nie ma to jak pyszny arbuz. Mamo, mamo, mogę iść się pobawić? Mamo! O, mogę kawałek? Oczywiście, skarbie. O nie, ale leje. Jeszcze mi zmokniesz. Weź ten parasol. Dobra. To pa. Patrzcie, jaki jestem dorosły. Jasmine, patrz, co mam. O, hej! Fajna parasolka. Ha? Ale, ale... A jak ci się podoba moja? To nie fair. Wracam do domu. Jasmine zawsze ma lepsze rzeczy. Wow! Skąd tu tyle arbuza? O, wróciłeś już. Co się stało, Chris? Serio? Była jakaś promocja czy co? Zresztą nieważne. Jasmine się śmieje z mojego parasola. Jest dla mnie okropna. Ach, to nieładnie z jej strony. Nie przejmuj się. Masz, zjedz sobie jeszcze trochę. Ty zawsze wiesz, jak poprawić mi humor. Dzięki, masz. Chyba nie jest aż taki zły, ale wiem, jak go ulepszyć. Biorę się do roboty. Pokryję parasol zieloną farbą. Dokładnie zamaluję całość. Wow, mamo, ale super! Mogę? Teraz trochę ciemniejszej zieleni i czerwony kolor do środka. I gotowe.
Wow, Jasmine pęknie z zazdrości. No, idź się pochwal. Dzięki, mamo. Kwa, jestem kaczuchą. He? Ale wielgachny arbuz. I cały dla mnie. Założę się, że jest słodziuśki. Idziesz ze mną. Trzymaj ręce przy sobie. Podoba ci się mój parasol? Tak, jest całkiem ekstra. Już nie potrzebuję tego. Mogę się dosiąść? Wspaniale tutaj. Dobrze, wyjmijcie książki. Szkoła jest super, ale nuda. Okej, a teraz uwaga. Dzisiaj piszemy test ze słówka zebra. Przepiszcie je 20 razy. Oto wasze karteczki. Proszę pani, ja wiem, jak to się pisze. Dobrze. Zobaczmy, kto pierwszy skończy. Ja kocham testy. Z, E, B, R, A. Zebra. Ciekawe, co będzie na kolejnym teście. Z... I co dalej? Trudne to. Haha, ale jesteś powolna. Nie umiem. Masz źle. Nie muszę się spieszyć. Zjem sobie jabłko. Nie dam rady. Chyba wiem, co robić. Użyję tych długopisów i taśmy. Tak. Weźcie kawałek taśmy i umieśćcie na nim długopisy. O tak. Zaklejcie jeszcze od góry, żeby wszystko się dobrze trzymało. I w tym miejscu. Teraz będzie o wiele szybciej. Co za oszczędność czasu. Już prawie kończę. Ale pyszne jabłko. Jak ci idzie, ślimaku? Nie, to nie fair. Nie ma co tracić czasu na jedzenie. Szybko. Zebra, pisz. Skończyłam. Proszę pani, skończyłam. O, mądra z ciebie dziewczynka. Gratuluję. Ale ja jestem szybsza. To nie fair. Oddaję twoje długopisy. Czekoladki! Uwielbiam! Nie tak szybko, skarbie. Znasz zasady. Najpierw owsianka. Fuj! Nie będę tego jadł. Mama jest zajęta. Trzeba działać szybko. Muszę się pozbyć tej owsianki. Tu jest jej miejsce. Naprawdę? Myśli, że oszuka własną matkę? Już ja wiem, co robić. Pycha! A teraz cukiereczki. Chwila, moment. Nie zapomniałeś o czymś? Proszę to zjeść. Ale mamo, muszę! Owszem, smacznego. Już ja ją przechytrzę. Pa, pa, owsianko. He? Z tą miską coś jest nie tak. O co tu chodzi? Jak to możliwe? Opróżnisz ją, zjadając owsiankę. To nie fair. Niech będzie. Zadowolona? Grzeczny chłopczyk. Ta książka jest niesamowita. O, wow, ale zwrot akcji. Mój kochany mol książkowy. Cześć, mamo. Witaj, skarbie. Mam coś dla ciebie. Otworzymy? Wow, dzięki. Daj mi to, nie będzie nam potrzebne. Zrobimy sobie małe przyjęcie. Jakie słodkie. Pobawimy się? Może kapkę herbatki, Poli? Poli chętnie skosztuje. Dziękuję. Zaraz cię zniszczę. Nie, nie. Ach, łatwizna. Co jest, mamo? Postaraj się bardziej. Oszukujesz, nie ma innej opcji. Mój pad nie działa. Wszystko działa jak należy. Zobaczymy, co teraz powiesz. Widzę, że muszę sięgnąć po drastyczne środki. Mamo! Już nie jesteś taka cwana, co? Nie! Jak ty to zrobiłaś? Następnym razem wygram. A zresztą ta gra jest głupia. Od razu lepiej. Spadam stąd.
Pora dorosnąć. A nie zajmować się głupotami. Narka! Ach, kompletnie nie umie przegrywać. Zawsze musi popsuć zabawę. Wygląda genialnie. I pachnie równie dobrze. Ui, patrz na to, one latają. Ach, ta wyobraźnia. Jedzenie prawie gotowe. Proszę, skarbie, specjalność papy. Uah, co to jest? Owsianka, zjedz, a będziesz silną dziewczynką. No, przynajmniej się starał. Nie będę tego jeść, ale mam pewien pomysł. Chodź, piesku. Głodny? Czy mi się wydawało, czy... Nie, to tylko w mojej głowie. Masz, smacznego. Teraz mogę się znowu bawić. Ale mi wyszła owsianka. Co to? Gdzie jej miska? Chyba powoli wariuje. Nie mogę pozwolić, by chodziła głodna. Gdzie twoja miska? Nie wiem, o czym mówisz. No dobrze, proszę, masz. Ja muszę się położyć. Kolejna owsianka? Mam nadzieję, że małemu smakuje. Dokładka. Ale to sprytne. Ups. Przepraszam, tatku. No wiesz co? Przeprosiłam. Chyba wiem, jak tu zaradzić. Zabieram to. I to też. Moje zabawki. Może się w końcu nauczysz. Jestem geniuszem. Te przyssawki powinny pomóc. Pyszna, ciepła owsianka. Zacznijmy od nowa. I proszę wszystko ładnie zjeść. Ta miska się stąd nie rusza. Dziękuję. Czemu nie mogę jej podnieść? No dalej. Wszystko ma być zjedzone. To nie fair. Przyda ci się. Leci samolot. Teraz na bank trafię. Tylko wyceluję. Au! Co to było? Essi. Szkoda, że siebie nie widziałaś. I kolejny strzał. O nie, nie, nie. Skąd ta monstrualna drzazga? W porządku, uspokój się. Przyjrzę się tej drzazdze, dobrze? Tak, jak nic, drzazga wbiła ci się w palec. Dobrze, zmierzę ci ciśnienie i wszystko inne. Użyję do tego stetoskopu, dobrze? Sprawdźmy. Tak myślałam. Już wiem, co musimy zrobić. To będzie w sam raz, zobaczysz. O, jest. Proszę trzymać to z daleka. No dobrze, to może terapia młotkiem. Co? Nie, masz rację, wyleczę cię łopatą. Co z pani za pielęgniarka? To tylko mała drzazga. No, masz rację. Na pewno mam coś, co się przyda. Tak, strzykawka, to jest to. Nie ruszaj się. Nie! No i proszę, siła ssąca wyjmie tę drzazgę raz, dwa. Gotowe. I po kłopocie. Wow, po drzazdze ani śladu i nawet nic nie poczułam. Zgadza się, ale wciąż mam ranę na palcu. A? Co jest? Gotowe, dziewczęta? Pora na zemstę! Jej, spójrz! Są prześliczne! Mamo, mamo, patrz! Co takiego, skarbie? Ach, flamingi! Ja też bym takiego chciała! Możemy mieć flaminga? Proszę! Nie bądź niemądra, córeczko! Och, to nie fair! Nigdy nic nie mogę! Lepiej zmieńmy kanał. O, popatrz tylko. Malutki kociak. Możemy mieć kotka. Nie, ja chcę flaminga. Tak myślałam. O, piesek. Pieski są urocze, prawda? Chciałabyś takiego? Mamo, przecież ja już mam jednego. Podaj mi pilota. Masz. Chcę oglądać flamingi. Są takie głupiutkie. Kup mi jednego. Ale... gdzie byśmy go trzymali? I czym go karmili? Zaraz. Nie powiedziała przecież, że chce prawdziwego flaminga.
To powinno ją zadowolić. Od razu zadzwonię. Dzień dobry, chciałabym złożyć zamówienie. Tak, dziękuję. Wow, ekspresowa przesyłka. Hej, Sunny, zobacz, co tu mam. O, pudełko! Super! Nie, chodzi o to, co jest wewnątrz pudełka. Myślę, że ci się spodoba. O, uwielbiam niespodzianki! Powinnam była od razu o tym pomyśleć. Zabawka? I co ja mam niby z nim zrobić? Pokażę ci. Ten koleżka to niezły żarłok, więc trzeba go często karmić. Uwielbia karmę dla ptaków, więc go nią poczęstujemy. A teraz posadź go na toalecie. Zobacz, mamo, on je! Niesamowite, prawda? Tak! Zobacz! Nie wierzę! Czy on robi kubkę? Może powinniśmy go zostawić na moment? Nie trzeba. Ale ekstra! Zaopiekuj się nim. Jakoś się udało. Apetyczny zapach. Dobrze się bawisz? Jestem kucharką, mamo. Gotuję obiad. Dodam więcej składników. Och, nie znoszę prasować. Okropna nuda. Sherry, co ty robisz? Mówiłam, że gotuję. Marnujesz moje kosmetyki. O, już wiem. To wyjątkowy przypadek. Aha, tego mi trzeba. To załatwi sprawę. Gotowanie jest łatwe. Mam coś dla ciebie. Co za bałagan? Muszę posprzątać. Co? Proszę. Wow! Dzięki, mamo. Odczepię mu ogon. Jakie fajne małe kuleczki. Nałożę to na krawędź pojemnika i zacznę pompować. Patrz, mamo! Teraz nasypię tu brokatu. Jaki ładny! Co teraz? Jaki mięciusi! Do środka! Popit też się zmieści. Co jeszcze? Więcej brokatu! Jaki kolorowy! O! Masa plastyczna! Wrzucam! Ostrożnie! Super zabawa! Teraz przykrywka. Wow! Ekstra! Patrz, mamo! Bardzo ładnie, kochanie. Sherry, nie rób tego! Zrobię kolejny balonik. Nie! Okropna restauracja. Jedzenie było zimne. Co jest? Czy to kupa? Kochanie, spójrz tylko. Co tu się stało? Co to za bałagan? To chyba jeszcze nie wszystko. Brzuszek mnie boli. Muszę iść do ubikacji. Nie panikujmy. Poradzimy sobie z tym. Tutaj jest jeszcze gorzej. Spójrz na tę podłogę. Ślady prowadzą do szafy. Odwagi. Nie możemy dać się zastraszyć. Damy radę. Gotowy? Ale pycha. O, cześć, mamuś! Cześć, tatuś! Czekolada! To tylko czekolada! Całe szczęście! Uwielbiam lizaki! Są przepyszne! Am, niom, niom! Pychota! Och! Mama wróciła ze sklepu! Ta gra jest super! Zaraz przejdę kolejny poziom! Uff! Zaraz, zaraz! Justin, czy ty zjadłeś te wszystkie cukierki? Ach! Przepraszam, mamo. Chcesz trochę lizaka? Nie, zostaw go sobie. Ech, mój lizak! Gdzie on jest? Potłukł się! Mój lizak się potłukł! Och, skarbie, tak mi przykro. No już. Posłuchaj, mamusia coś wymyśli. Może zjesz sobie soczystą pomarańczę? Nie! Ojej, co robić? Och, wiem! Te kostki cukru się przydadzą. I do mikrofalówki.
Ustawię czas na minutę. Tyle powinno wystarczyć. I gotowe. Zobaczmy. Idealnie. Cukier się już rozpuścił. Teraz pora na foremki do lizaków i patyczki. Dodam jeszcze plaster pomarańczy i zalewamy roztopionym cukrem. Spójrzcie tylko. No i proszę, w sam raz. Teraz niech stwardnieją. Są już gotowe i możemy je wyciągnąć z foremek. Wspaniale! Pyszne owocowe lizaki! Skarbie, mamusia ma coś dla ciebie. Ach, wow, lizaki! Dla mnie? Pycha! Dzięki, mamuś! Nie ma za co. Ach, te dzisiejsze zabawki. Wow, to się rozciąga. Tato, co robisz? Hej, czy to oranżada? Znasz zasady, oddawaj to. Tato, jesteś niedobry. Hej, okej, masz. Weź kubek i napij się wody. Woda nie jest tak smaczna. Nawet nie dosięgam, żeby sobie nalać. To nie fair, dozownik nie działa. Chce mi się pić, a nie mam oranżady. O nie, nie nalałaś sobie wody? Nie płacz, z tym pójdzie łatwiej. No już, nalej sobie z tego, kochanie. Czekaj, takie malutkie? Super, lubię mieć własne rzeczy. Przyda się też malutki kubeczek. Teraz mogę nalać sobie wody. Jest! I gasimy pragnienie. Widzisz, tatuś o ciebie zadba. Woda nie jest taka zła, co? Tylko wciąż nie wiem, o co chodzi z tymi zabawkami. Poszedł. I oto moje picie. Wleję je sobie tutaj. Wygląda jak woda. Gotowe! I napełniamy kubeczek. Pycha! A woda jest nudna. Kochanie, wyjaśnij mi te zabawki. Poddaję się. Dziś są moje urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Dzięki, tato. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow, serio? Cały lizak dla mnie? Mój ulubiony smak. Dziękuję, tato. Wspaniały prezent. Trochę się naszukałem. Niełatwo było go dostać. Skąd wiedziałeś, że to mój ulubiony? Sunny, nie! Uważaj! Nie! Pomocy, tato. Mam. Zaraz. Chyba mam pewien pomysł, ale będą mi potrzebne te balony do roboty. Wystarczy przywiązać je do patyczka od lizaka. To powinno zadziałać. Jestem genialny. Zobacz, córciu. Wow, ale super. Dzięki, tato. Nie ma za co. Teraz mi już nigdzie nie spadnie. On lata. Chodźmy na spacer, tato. To najlepsze urodziny, jakie miałam. Zobacz. Co robisz? Przecież wróci, nie? Żegnaj, lizaku. Pa, szerokiej drogi. Ale ładnie się bawisz, grzeczny chłopiec. Lubię żelki, są takie fajne. A, mój popis się zepsuł. Mamo! To nic. Pobaw się jakimś innym. Wybornie. Pora na obiadek. O, a któż to do mnie dzwoni? Hej, jak tam, kochana? Oglądałaś ostatni odcinek? Wiem, też nie mogłam uwierzyć, że wybrał ją. O, muszę odgrzać sobie jedzenie. Włożę tylko talerz do mikrofali. Dokładnie, kolejny odcinek zapowiada się równie dobrze. Mamo, gdzie moje żelki? Nie chcę jeść tego okropieństwa. Nie, 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 wsadziła mnie ten talerz. Moje żelki! O nie,
zupełnie się stopiły. To jakaś katastrofa. Zniszczyłaś je, moje żelki! Chwilka, wiem co zrobię. Odłożę talerz na bok i powbijam patyczki w stopioną masę. Dodam jeszcze kilka wokół. Nadam kształt i niech wyschną. Wyglądają świetnie. Skarbie, przestań płakać i weź to. O, wow, lizak! Pycha, smakuje jak moje ulubione żelki. Dzięki, mamo, jesteś najlepsza. Fajnie tu. Na pewno znajdę coś cennego. O, co my tu mamy? Zbrodnia doskonała. O nie, w nogi! Co się tutaj dzieje? Jestem tuż za tobą, tatku. Wyłączę alarm. Okradziono nas, biżuteria. Wciąż tu jest. Złoto też. Co za szczęście. Wszystko znikło, tato! Ubranka lalek, zabrał je wszystkie! Kochanie, tak mi przykro. Weź chusteczkę. Wiem, co można zrobić. Szybka interwencja modowa. Odetnijcie wentyl balonu. Złóżcie go na pół i odetnijcie po kawałeczku z boku i z góry. Teraz rozprostujcie. Nowy top dla lalki. Przyda się mała pomoc. Teraz odetnijcie wentyl z drugiego balonu. Idealne leginsy. Dodajcie kolorowego akcentu większym balonem. Obetnijcie górę i dół. Teraz załóżcie na lalkę. Wspaniała spódniczka. Sam raz na pokaz mody. Oto nowe ubranka. Wow, tato, są wspaniałe. Bardzo modne. Cześć, super kiecka. Ślicznie ci w nowych ciuszkach. I zaczynamy. Hejka wszystkim. Dzisiaj pokażę wam, co dobrego upichciłem. Niezłe, co? Powinienem zostać kucharzem. Co? Żadnych polubień? Co ja takiego źle robię? Hej, Jake. Wszystko okej? Co się stało? Nikt nie chce polubić moich filmików. Pokaż. Ajdź, to nie wygląda najlepiej. Tak mi przykro, skarbie. Myślałem, że idzie mi naprawdę dobrze. Może będę ci mogła pomóc. Już wiem, co zrobimy. Zaufaj mi. Będę tylko potrzebowała tego popyt i pianek. Wypełnię nimi wszystkie dziurki. I ostatnia. Mam tu jeszcze czekoladę w płynie. Przykryję nią wszystkie pianki. Muszę to zrobić bardzo dokładnie. A teraz trzeba poczekać, aż zastygnie. Wygląda obiecująco. Można teraz odwrócić i zdjąć silikon. Spróbujmy teraz. Zobacz, Jake. Co? Wow, mamo, jak to zrobiłaś? Ale ekstra! Uwielbiają mnie! Tak jak i ja, skarbie. To też dla ciebie. Naprawdę? Dzięki! Ale pycha! Przystojniak. O, loczek. No, już. Nie możemy pozwolić na rozwianą fryzurę. A jak jemy? Jeszcze serwetka. Lepiej nie brudzić ubrań. Mamusia zaraz wróci. Okej, mamuś. Nutella. Spróbuję tylko troszkę. O, tak. Mama jest zajęta. Nie ma na co czekać. Ale będzie pycha. Skarbie, śniadanko gotowe. Chris, niczego nie żałuję. Jesteś brudny. Odłóż łyżkę. Nie wierzę. Musimy cię zaraz umyć. Nie ruszaj się. Proszę. Dzięki, mamuś. Jestem cała w czekoladzie. Mamusia musi się umyć. Ech, ci chłopcy. Ale nic się nie stało. Zaraz, mam pewien pomysł. Już wiem, co zrobię. Biorę się do roboty. Wreszcie czysty. Więcej nutelli. Nie tak szybko, spróbuj tego. Patrz,
Naciskasz dozownik i Nutella sama wylatuje. Bez zbędnego bałaganu. Wow, sprytnie! Dzięki, mamo! Ten mój chłopiec. Jesteś taki śliczny. Nie, dziękuję. To moja ulubiona zabawka. Wiem, sama nie mogłam w to uwierzyć. Wywrotki są ekstra. Mogą pomieścić tyle rzeczy. A ta jej przyjaciółka udawała, że niczego nie słyszy. O, patrzcie na to. Tygrys. No wiem, jak zwykle dramatyzuje. O nie, co to było? Nie, moja ulubiona wywrotka. Muszę kończyć, zadzwonię później. Mamo, zepsułaś moją najlepszą zabawkę. Zaraz, już wiem, jak ją naprawić. Użyję tych kolorowych chrupek. Zamoczę końcówki w wodzie i je złączę. Wystarczy zbudować odpowiedni kształt, używając wody jako kleju. Wygląda nieźle. Teraz dopasuję wszystkie części. Kochanie, mam coś dla ciebie. Wow, nowa wywrotka. Brum, fajna ciężarówka. Zrobiona z chrupek. O nie, rozbił się. Będę miał kłopoty. Hej, wiem co robić. Idzie mama, oby nie zauważyła. E? Co to jest? Chyba nic. Nie zorientowała się.